Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego i Mateusza Borka, ponieważ Mateusz Borek podczas komentowania meczu finałowego wygadał się na temat Roberta Lewandowskiego, zdradził kulisy dotyczące właśnie transferu. No właśnie, co takiego powiedział Mateusz Borek? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Ostatnio miał miejsce finał. Jeśli chodzi o tutaj Puchar Niemiec, który wygrał Bayer Monachium pogrom. 4-2 nad Bayerem Leverkusen. Tyle zwyciężył praktycznie Bayern Monachium. No, można powiedzieć, że 4-2 to nie jest aż taki pogrom, ale było 4-1. Do Dopiero potem ostatnią bramkę tutaj Leverkusen zdobyło w ostatniej minucie zrzutu karnego. Więc ten wynik praktycznie utrzymał się prawie do samego końca. No właśnie, i Mateusz Borek komentował ten mecz. To jest praktycznie jego drugi mecz, który komentuje w ostatnim czasie po tym, jak odszedł do, z Polsatu Sport. No, myślę, że to fajna sprawa, bo. Oglądają ten mecz, fajnie było słyszeć znowu Mateusza Borka. No, i wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego i kulisów transferowych, a mianowicie powiedział, że praktycznie Real Madryt był zainteresowany pozyskaniem Roberta Lewandowskiego. No, ktoś powie, ale mi też rewelacja, przecież wszyscy o tym wiemy, ale nawet teraz był zainteresowany Real Madryt, w tym roku pozyskaniem tak naprawdę Roberta Lewandowskiego, ale zdecydowanie za mniejszą kwotę niż to było wcześniej, czyli za 50 milionów euro. Wydaje się, że to są po prostu bardzo wiarygodne informacje z tego względu, że nawet w czwartek, a więc kilka dni temu, kiedy to nagrywaliśmy, Wam. No, puchar miał miejsce, czy finał po prostu miał miejsce w sobotę, a w czwartek rozmawiał Mateusz Borek z Robertem Lewandowskim przez Skype'a czy przez telefon. W każdym razie rozmawiał z nim, tak i Mateusz Borek powiedział podczas transmisji meczu w ten sposób: Cytuję: Z moich informacji wynika, że zupełnie niedawno Real Madrid zwrócił się do Bayernu Monachium i znów złożył ofertę za Roberta Lewandowskiego. Tak właśnie tutaj powiedział Mateusz Borek, tak? Tak właśnie tutaj powiedział Mateusz Borek. No i właśnie dalej cytuję wypowiedź Mateusza Borka, powiedział w ten sposób. Cytuję, z racji wieku Roberta, ta oferta nie była już tak lukratywna, ale nadal, nadal kusząca, real zaoferował 50 milionów euro za właśnie Roberta Lewandowskiego. Tak, tak właśnie tutaj powiedział. Mateusz Borek a propos tego zainteresowania. Wiemy o tym, że wcześniej Real Madrid był zainteresowany praktycznie pozyskaniem Roberta Lewandowskiego, ale nie wiemy o tym, że nawet miało miejsce teraz, tak w ostatnich miesiącach, jeszcze w związku z tym koronawirusem. No nie oszukujmy się, 50 milionów euro to są śmieszne pieniądze, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Oczywiście są to gigantyczne pieniądze dla mnie, tak, dla zwykłego Kowalskiego, natomiast to są niewielkie pieniądze w stosunku do takiego piłkarza o takiej jakości. To, że Robert jest po 30 niczym, świadczy, jeszcze może spokojnie na tym wysokim poziomie przez kilka lat pograć, a kto wie, czy czasem z Bayernem Monachium nie sięgnie po Ligę Mistrzów, tak? Więc tutaj rzeczywiście było zainteresowanie, czyli 50 milionów euro, ta kwota była na stole. No, wartość Roberta Lewandowskiego była większa, tak? Według Transfer Market to było 100 milionów euro, 80, 70, 60, różnie ta wartość po prostu wyglądała. Natomiast, no, 50 milionów euro to na pewno to jest suma, która po prostu rozśmieszyłaby wszelkich działaczy dzisiaj, tak? Jeśli chodzi piłkę nożną. Ponieważ Robert Lewandowski jest skuteczny, tak ma, zdobywa te gole, więc y, jego wartość jest zdecydowanie większa, to nie ma znaczenia dzisiaj wiek. Zobaczmy sobie, Cristiano Ronaldo poszedł do Juventusu, Turyn i tam świetnie sobie radzi, dalej zdobywa bramki. Więc to nie jest jakaś emerytura piłkarska, tak, Robert Lewandowski więcej zdobywa goli niż jego po prostu młodzi koledzy. Y, o to niczym nie świadczy, zresztą sam Robert Lewandowski mówił, tak, że na tym poziomie jeszcze przez kilka dobrych lat może pograć na tak wysokim poziomie. I kontrakt z Bayernem Monachium ma do 2023 roku Oczywiście ten temat, tak naprawdę, transferu do Realu Madryt to jest niemożliwość, tak, to jest, to jest w, w kategorii niemożliwości, bo władze Bayernu Monachium nigdy w życiu by się nie zgodziły na oddanie Roberta Lewandowskiego, nie ma takiej opcji. Pamiętam, jeszcze to było faktycznie z rok temu czy z dwa lata temu, były te plotki, doniesienia dotyczące właśnie ewentualnego transferu, tak, no bo rok temu czy dwa lata temu Robert Lewandowski przedłużył ten kontrakt, no to wtedy praktycznie tutaj Uli Henes mówił, że jeśli o te wszelkie plotki, to podchodzę do swojej szafy w gabinecie, pan, szafy pancernej, otwieram ją, sprawdzam tutaj, do kiedy Robert Lewandowski ma kontrakt ważny, datę, no, zamykam tą szafę i jestem po prostu spokojny. Tak powiedział Uli Hennes. No, natomiast no, oczywiście to jest niemożliwością, żeby odejść takiego zawodnika za stosunkowo takie niewielkie pieniądze. Zwłaszcza, że Bayern Monachium no, ma szansę na to, żeby zdobyć Ligę Mistrzów. Teraz będą wzmocnienia, tak? jeśli chodzi o Bayern. Ma przyjść już jest faktycznie Leroy Sané do Bayernu Monachium, już podpisał faktycznie kontrakt. Za miesiąc będzie kontynuacja Ligi Mistrzów, a więc to spotkania z Chelsea-Londyn. Natomiast no, to jest raczej mało prawdopodobne, tutaj, żeby Robert Lewandowski odszedł. Poza tym Robert Lewandowski dobrze się czuje. w już tam ma dom, rodzinę, drugie dziecko mu się urodziło, dobrze się tam czuje w ogóle w Niemczech, jest szanowany, po prostu można powiedzieć podziwiany. Sukces, który odnosi Robert Lewandowski w Niemczech wcale nie razi po oczach to, 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 to co by na przykład się działo w Polsce, gdyby wyjechał swoim Bentleyem tak za milion czy za półtorej miliona złotych czy Ferrari. W Niemczech wręcz odwrotnie jest traktowany, tak, jest szanowany, ludzie go podziwiają za to, że się dorobił, że osiąga taki sukces. Więc tutaj rzeczywiście ten temat praktycznie odpadł. Natomiast, no rzeczywiście, ostatni mecz tutaj mieliśmy finał, tak jeśli chodzi o tutaj Pucharu Niemiec, no to 4 do 2, w tym także po prostu dwa gole Roberta Lewandowskiego, i to było świę, świetne zwiększenie praktycznie tego sezonu. Niektórzy uważają, że Robert Lewandowski ma dużą szansę, żeby właśnie zdobyć tak złotą piłkę w najbliższym czasie, tak znaczy za ten, za ten rok. Zobaczymy, czy rzeczywiście to się zrealizuje, czy też nie. Niewątpliwie, no on jest naj, jeden z, naj, z absolutnie w pierwszej trójce, tak, jeden z naj, najskuteczniejszych zawodników na świecie. Moim zdaniem powinien otrzymać z, tą złotą piłkę, natomiast no to, tutaj to jest zupełnie inne podejście, znaczy to, co może być na plus, no to jest to, że większość lig praktycznie stała, a Bundesliga była transmitowana, do różnych krajów grała, więc jakby też po prostu była większa popularność, media piłkarskie, sportowe pisały na temat Roberta Lewandowskiego, więc być może ta reklama w czasie, kiedy inne ligi stały, no teraz te ligi już ruszyły praktycznie Stopniowo roboruszają, no to może spowodować, że właśnie Robert Lewandowski, no bo to nie jest tylko kwestia po prostu umiejętności, tak, czy goli, no bo na przykład tamtym roku Robert Lewandowski był najskuteczniejszym napastnikiem w Europie, z czego najwięcej goli, no i i tak nie zdobył złotej piłki, więc tutaj po części jest to konkurs popularności, po części jest to konkurs skuteczności. No więc tak to właśnie wygląda. Poza tym, jeżeli na przykład Robert Lewandowski zacząłby tutaj strzelać bramki, nieprawdopodobny sukces Bayer Monachium by zdobył, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tak, i miałby te gole, to rzeczywiście według mnie to, to jest duża szansa na, to, na tą złotą piłkę, więc tak właśnie to wygląda. Jeśli chodzi o tutaj Roberta Lewandowskiego, no na pewno świetny sezon w jego wykonaniu, teraz piłkarze mają praktycznie dwa tygodnie wolnego, tak powiedziałem, w sierpniu już praktycznie są pierwsze mecze jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, wraca, nie w tej formie i czasie, ale wiemy w związku z koronawirusem. Natomiast yy, poczekajmy, tak, Robert Lewandowski dalej wykonuje świetnie swoją pracę, zresztą te dwa gole przepiękne zdobyte w Pucharze tych Niemiec, jedna piłka z daleka, druga z podania Perisicza, druga, jedna piłka właśnie z daleka, gdzie wbił praktycznie tego bramkarza do bramki, szczelił z daleka, gdzie Robert Lewandowski z reguły nie szczela z tak daleka, ale piłka była tak silna, tak mocna, że wypadła praktycznie z rąk bramkarza i potulała się pod nogami do bramki Pad Gol. Tak? Co jest akurat rzadko się zdarza, ponieważ Robert Lewandowski nie ma jakichś takich mocnych, silnych uderzeń po prostu z nogi, a jednak to uderzenie było skuteczne. I co ciekawe, to było uderzenie praktycznie prosto w bramkarza, nie było na boki, ale zaryzykował i to ryzyko opaciło się, bo rzeczywiście, zdobył tutaj Gola więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, tak, na pewno ten Bayern Monachium świetnie wygląda, jeśli chodzi po prostu Hansa Flicka, tak, który prowadzi ten Bayern Monachium, on no, na pewno jest tutaj, bardzo dobrze się prezentują wszyscy zawodnicy, natomiast co na przykład, mówi sam trener Bayernu Monachium Hans Flick na temat Roberta Lewandowskiego i ewentualnej szansy na dobycie złotej piłki, powiedział w ten sposób, cytuję, w ostatnich tygodniach coraz częściej mówi się, że w tym roku Lewandowski jest murowanym faworytem do zdobycia złotej piłki. Mówił o tym po sobotni wygranej nad Leverkusen właśnie tutaj trener Bayernu Hansi Flick. E, tak e, właśnie e, i on powiedział w ten sposób, jeżeli weźmiemy pod uwagę gole i zobaczymy, że w tym sezonie zdobył 34 gole w Bundeslidze, to widzę szansę na to, że zawodnik z tej ligi może zostać zwycięzcą złotej piłki może zostać zwycięzcą. No to byłaby fajna sprawa, na pewno byłoby to ukoronowanie, tak, kariery Roberta Lewandowskiego. Według mnie on nie jest doceniany do końca, tak, jeśli chodzi o swoje możliwości, bo tutaj jakby kwestia też jest marketingowa. Sam Robert Lewandowski kiedyś ciekawą rzecz powiedział na temat właśnie tej tej piłki, że gdyby grał po prostu w kraju hiszpańskojęzycznym, tak, czy w Hiszpanii na przykład, gdzie jest, no to, ten język hiszpański, no to to jest też większa popularność na większą część świata. Natomiast język tutaj jakby nie tak, Bundesliga dociera, ale nie, nie do wszystkich praktycznie krajów. Czyli teoretycznie miałby większą szansę, na przykład, przy o tej piłce. No, nie można też rozpatrywać, jakby kariery pod po tym kątem, no chcę zdo, zdobyć o tą piłkę, to muszę iść do, do Hiszpanii albo takiego kraju, gdzie po prostu będą to oglądać ludzie, którzy posługują się językiem hiszpańskim. No ale niewątpliwie. Moim zdaniem Robert Lewandowski ma absolutnie szansę tak w najbliższym czasie na zdobycie złotej piłki. Byłaby to fajna sprawa, w końcu by został doceniony, a nie tam gdzieś daleko, na ósmym czy na dalszy po prostu yy, blokatach w tych rankingach. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się